węzeł Łopuszańska wygląda coraz okazalej. To przygotowana do betonowania druga estakada. Pierwsza jest już właściwie gotowa. Na dole trwają prace przy rondzie i najniższym poziomie w betonowym wykopie. Poziom zerowy może być oddany już na przełomie lipca i sierpnia. Wybetonowanie drugiej estakady to kilka najbliższych tygodni. Zrealizowano też już wiele prac drogowych w otoczeniu węzła. Poproszę teraz tu na scenę panią Krystynę Liufa. Proszę bardzo, Krystyna. W siedzibie Związku Artystów Scen Polskich Benefis pani Krystyny Liufa przez wiele lat była jedyną kobietą iluzjonistką na estradach Polski i jedną z niewielu w Europie. Talent iluzjonistyczny pani Krystyny docenili jurorzy wielu międzynarodowych festiwali tej trudnej sztuki. Dzień urodzin był pretekstem dla przyjaciół i wielbicieli jej talentu do niemal rodzinnego spotkania, na którym oczywiście nie mogło zabraknąć odrobiny czarów. Na warszawskim Mokotowie powstał nowy klub dla mamy i malucha. Nazywa się Motyla Noga. Proponuje zajęcia plastyczne, muzyczne i gimnastyczne dla najmłodszych i oczywiście ich mam. Maluchy podglądaliśmy w dniu otwartym. Były pod wielkim wrażeniem. Wszyscy okazali się niezwykle uzdolnieni. Zawiązano pierwsze przyjaźnie. Na krakowskim przedmieściu, u zbiegu z ulicą Traugutta, kolejna plenerowa wystawa. Tym razem to pamięć Warszawy, pamięć Polski, pamięć świata. Na wystawie polskie dokumenty, które już zostały wpisane na światową listę programu Pamięć Świata UNESCO. Obok słynnych archiwaliów można zobaczyć również materiały Archiwum Biura Odbudowy Stolicy, pretendujące do tego wielkiego wyróżnienia. Te dokumenty, przechowywane w Archiwum Państwowym Miasta, przypominają Warszawę z pierwszych dni po wyzwoleniu. Po raz 12 na warszawskie forty Bema zleciały się buldogi francuskie wraz z właścicielami. Taki zlot to świetna okazja towarzyska dla tych niezwykle przyjacielskich psów. Tę wywodzącą się m.in. od buldogów angielskich rasę wpisano do rejestru w 1885 roku. Pojawili się też goście, ale krępe z niezapomnianym wyrazem twarzy buldogi wiodły zdecydowany prym. Tradycją obok tortów stało się rodzinne zdjęcie psów, właścicieli i miłośników tej rasy. www.um.warszawa.pl